Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. W dzisiejszym odcinku spojrzymy sobie trochę w gwiazdy, a konkretniej zajmiemy się mapą galaktyki i jej pokrótko omówieniem, a także niektórymi zawiłościami, które no dość długo sprawiały mi problem. Także ruszajmy w gwiazdy. Może na wstępie kilka słów o samych galaktykach, ich planetach. W No Man's Sky znajduje się 255 galaktyk, z czego w każdej jest 3 do 4 bilionów regionów, a każdy z nich zawiera około, w zasadzie od 122 do 550 układów słonecznych. To daje nam około 18 trylionów planet do odkrycia, więc żeby każdą zbadać, myślę, że zbrakłoby nam życia. I tu mała ciekawostka. W źródłach anglojęzycznych możecie przeczytać o 18 kwintylionach planet. Różnica ta spowodowana jest faktem, że większość krajów anglojęzycznych posługuje się krótką skalą zapisu i dla nich kwintylion to 10 do potęgi 18, gdzie dla nas kwintylion jest 10 do potęgi 30. Także pamiętajcie o tym, czytając angielskie stronki, że kwintylion w rzeczywistości dla nas jest to trylion. W większości systemów słonecznych, nie we wszystkich, ale w zdecydowanej większości, znajduje się od 1 do 6 planet i księżyców plus jedna stacja. Są systemy, w których stacji nie ma. Jest opuszczona lub przejęta przez piratów, ale to jest zdecydowana mniejszość. Zresztą zawsze w razie jakiejś awarii możecie wezwać anomalię i na niej się schronić. W niektórych systemach też występują interfejsy Atlasa, ale tutaj nie sprawdzałem, czy jest to stałe położenie, czy po prostu gra generuje w trakcie rozgrywki konkretnie dla was. I co? I teraz słów kilka o samej mapie. W lewym górnym rogu macie mniej więcej poglądową mapkę, w którym miejscu galaktyki się znajdujecie. Jak widzicie, jak się przesuwam na przyspieszeniu, delikatnie to kółeczko z zaznaczonym naszym miejscem też się porusza, aczkolwiek bardzo powoli. Pod tą mapką macie, dajcie mi tylko wrócić do swojej pozycji, pod tą mapką macie napisane, w jakiej galaktyce się znajdujecie, a także ile lat świetlnych macie do rdzenia galaktycznego. Wszyscy zaczynamy w galaktyce pierwszej, czyli w galaktyce Euklidesa. Kiedy zwiedzimy wszystkie 255 galaktyk, skok z tej ostatniej, to jest z Losongola, zabierze nas z powrotem do Euklidesa, czyli zrobimy jakby spore koło. Tutaj warto też wspomnieć o tym, że podróżując między galaktykami, całe nasze wyposażenie zostanie uszkodzone i trzeba będzie je naprawić, dlatego też warto przed skokiem je zdemontować lub uzbroić się w sporą ilość modułów do jego naprawy. Ewentualnie wziąć jakiś tam szajsowaty statek, zmienić na najgorszego multitoola, a z plecaka no, już nie ma wyjścia, bo trzeba będzie powyjmować. No i co? Wspomnijmy sobie może o filtrach troszeczkę. Mamy tak, filtr forma życia. Albo nie, może tak, bez filtra. Tutaj zajmie na chwilkę. Kiedy mamy mapkę bez żadnego filtra,
widzicie, że mamy... jakby cztery kolory gwiazd. I w kolejności będzie to żółty, czerwony, zielony i niebieski. O tym wspomnę za chwilkę. Kiedy przełączymy sobie na filtr formę życia, czerwony są to układy zamieszkane głównie przez wykenów, zielony geków, niebieski korwaksów i białe. Znajdźmy sobie może jakiś biały, może uda mi się. I białe, czyli niezbadane lub niezamieszkane, czy też opuszczone. Tutaj warto wspomnieć też o pewnej zależności. Dominująca forma życia ma wpływ na rodzaj pojawiających się w niej statków. Czyli jeżeli znajdziemy układ wykeński, będzie się tam pojawiać 7 myśliwców, 3 transportowce, 3 statki badawcze. U geków 7 transportowców, 3 badawcze, 3 myśliwce. No i u korwaksów 7 statków badawczych, 3 transportery i 3 myśliwce. Także jeżeli szukamy jakiegoś konkretnego rodzaju statku, warto o tym pamiętać. Dalej, konflikt. Pamiętajcie, że do sprawdzenia tego będzie potrzebny skaner konfliktów. No i tu sprawa jest dosyć prosta. Zielony niski, żółty średni, czerwony wysoki. I wiadomo, im wyższy poziom konfliktu, tym więcej problemów będziemy mieli z piratami i strażnikami. Jest też większe prawdopodobieństwo walki z nimi. Następny filtr, gospodarka. I tutaj tych kolorków już nam się namnożyło. Mamy zielony handel, purpurowy zaawansowane materiały, ciemny niebieski, jest to gospodarka polegająca na nauce, pomarańczowy górnictwo, żółty wytwarzanie, no i czerwony, choć czerwony. Czerwony jest to energia, czy generatory, jak to zwał, tak zwał. Oczywiście tak samo tutaj będziemy potrzebowali filtr gospodarczy, żeby móc to zobaczyć. Tutaj wam wkleję screena mniej więcej, jak wyglądają zależności ekonomii, a my lecimy dalej. Zajmijmy się, tylko niech mi się tu ładnie pojawi. Zajmijmy się opisem systemów. Powiem wam, że bardzo długo było dla mnie zagadką, co znaczą te cyferki, literki po drodze, ale udało się temat mi w końcu ogarnąć. Czyli tak, zaczynając od góry, mamy nazwę tutaj. Schluzi Alt 2, nie ma co się rozwodzić. Pod nią znajduje się po kolei ilość lat świetlnych do nas, czyli odległość, jaką musimy pokonać do tego układu. Następnie coś, co można nazwać widmem systemu. Mówię tutaj o G3P. Duża litera, jest to kolor gwiazdy. Tak jak mówiłem wcześniej, są cztery kolory. Ta litera przedstawia nam, do którego z nich przynależy dana gwiazda. Cyfra to jej temperatura. Temperatury są w zakresie od 0 do 9. Gdzie to trochę na odwrót tu jest. Jedynka to najcieplejsze planety, dziewiątka najzimniejsze. No i mała litera to osobliwości. I teraz tak, duża litera, tak jak wspomniałem, oznacza kolor gwiazdy, do której przynależy dany system.
czyli żółta, czerwona, zielona lub niebieska. F i G są to gwiazdy żółte, M i K czerwone. Czekajcie, zmienię sobie filtr. Mamy tu jakąś czerwoną? Mamy. Mamy, mamy, nie mamy. Mamy. M i K czerwona. E jest to zielona gwiazda. Nie wiem, czy znajdę tutaj w pobliżu jakąś zieloną. No nie, nigdzie w zasięgu wzroku nie mam. Musicie mi uwierzyć na słowo. No i ostatnie dwie, to jest O i B, są to gwiazdy niebieskie. No i teraz trzecie, tak jak wspomniałem, dość tajemnicze dla mnie i niewystępujące, jak widzicie, we wszystkich układach słonecznych oznaczenie, czyli mała literka. Oznacza ona osobliwości. Tutaj wrzucę wam screena, jaka litera i jaką osobliwość dokładnie oznacza, ponieważ sam osobiście nie zauważyłem żadnego wpływu na rodzaj planety, ale może ktoś z was wie coś więcej na ten temat i odkrył tak naprawdę do czego, o czym nam one mówią. Jeżeli jest taka osoba, to bym był bardzo wdzięczny, gdyby podzieliła się z tą wiedzą. No i dalej mamy informację, czy planeta jest pełna dysonansu, ewentualnie czy znajduje się w niej woda, tak jak widzicie na tych dwóch przykładach. Może też tam nie być żadnego opisu. Nie wiem, czy mamy tutaj taką gdzieś w pobliżu. Jeżeli będzie pusta, nie będzie napisane, że woda, to nie znaczy to, że na planetach w niej znajdujących się wcale nie występuje, tylko... O, mieliśmy. Tylko, że jest tej wody poniżej 50% na planetach. No i teraz pod tym szyfrem mamy graficzne oznaczenie. Jakby informacje bardziej praktyczne, tak? Czyli do kogo należy dany system, jaki jest poziom jego gospodarki, jaki jest główny rodzaj gospodarki, to też będziecie sobie mogli podejrzeć na tym screenie, który wcześniej był. Dodatkowo warto tu wspomnieć, że od poziomu gospodarki zależy szansa na zdobycie, na pojawienie się lepszych statków, lepszych multinarzędzi. Im ten poziom gospodarki jest wyższy, tym większa szansa jest na klasę S danego przedmiotu. Czy to frachtowca, czy statku, czy też multinarzędzia. Ikona oczywiście bazuje na rodzaju przedmiotów występujących w tym systemie. No i ostatnie oznaczenie jest to poziom konfliktu występujący w tym systemie. Wiadomo, im wyższy, tym groźniejsi będą piraci, tym więcej będziemy mieli problemów ze strażnikami, będą oni agresywniejsi i więcej szansy na jakąś rozwałkę. Tak, z podstawowych informacji, jeśli chodzi o mapę, to chyba wszystko. Jak się po niej poruszać, z pewnością wiecie, zresztą no, na różnych platformach są to różne przyciski, no ale wszystko jest opisane ładnie. Ostatnią rzeczą, o której chyba warto wspomnieć, jeśli chodzi o mapę i o systemy gwiezdne, jest to, że w No Man's Sky'u występują cztery rodzaje galaktyk.
Pusta, zwana też rodową, zamarzniętą, wycieńczoną czy cichą. Występuje w niej większa ilość planet martwych i egzotycznych. Drugi rodzaj galaktyki to galaktyka szorstka, zwana płonącą, wściekłą, nieustępliwą czy bezlitosną. Te dziwne nazwy możecie gdzieś tam w trakcie gry usłyszeć, czy tam w podaniach ze starożytnych monolitów, czy być może rozmowach z innymi rasami. Na tej drugiej, to nie tak, że ja sobie je wymyśliłem, na tej drugiej będzie więcej agresywnych zwierząt i strażników. Trzecią galaktyką jest galaktyka bujna, zwana inspirującą, spokojną, czy też zimorodkiem. Co do ostatniej nazwy, nie jestem pewien, czy to nie błąd w tłumaczeniu, ale nie znalazłem innego znaczenia do słowa Halcyon. Tutaj mamy więcej bujnych planet i spokojniejszych strażników. No i typ czwarty, galaktyka normalna, zwana niedoskonałą, poprawioną, równoległą czy odbudowaną. Ma ona zrównoważone szanse na pojawienie się w niej każdej z planet, więc taka. Jest to właśnie dokładnie galaktyka pierwsza, jak Euklides, że mamy równe szanse na wszystko. Co do kolorów właśnie planet, nie wspomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Jak weźmiemy sobie na katalog i przewodnik. Teraz tak. Na żółtych planetach jest największa w żółtych systemach największa szansa na znalezienie miedzi. Miedzi, aktywowanej miedzi. Na czerwonych planetach jest szansa na znalezienie kadmu i aktywowanego kadmu. Zielone planety, jest to emeryl plus aktywowany emeryl, i niebieskie, jest to int plus aktywowany int. Raczej te pierwiastki nie występują, na przykład int nie występuje w żółtych systemach, ale nie sprawdzałem tego do końca, choć nigdy nie trafiłem. Jest to o tyle ułatwienie, bo zauważcie, że generalnie kolory tych pierwiastków odpowiadają systemom, w jakich można je znaleźć. No i co do aktywowanych wersji tych pierwiastków, wiadomo, że trzeba szukać ich na planetach z ekstremalną pogodą, gdzie są burze, gdzie się dużo dzieje i łatwo przyjąć piorunem w czaszkę. Ich wersje zwykłe, wiadomo, występują praktycznie na każdej planecie w danym systemie. No i co, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o mapę galaktyki, jeśli chodzi o gwiazdy. Chciałem zrobić również w tym odcinku omówić planety, ich faunę, florę, ich biomy, ale nie chcę za bardzo was zarzucać tutaj tonami informacji, a i sam jeszcze muszę kilka rzeczy się dowiedzieć, ponieważ wciąż jest kilka zagadek dla mnie. Także z mojej strony to wszystko, żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, na razie.